na miejscu trzecim. A na belce startowej kolejny z Włochów, Alex Insam, najmłodszy z nich, największa nadzieja trenera Łukasza Kruczka. Z nim wiązał takie nadzieje związane z jak najlepszymi miejscami w Pucharze Świata i innymi zawodami. No, na pewno skoczył lepiej niż jego bardziej doświadczeni koledzy Bresadola i Coloredo. 90,5 metra to wynik, no, zobaczymy, tak na granicy awansu do serii finałowej. Na razie ostatnim, który zapewnił sobie starty w drugiej części rywalizacji, jest Domen Prewc, który wylądował na 91 metrze. Pół metra krócej Alex Insam, no, ale jeszcze dochodzą te przeliczniki za wiatr i Włoch wyprzedza Domena Prewca, jest 10, a zatem będzie mógł